Ostatnio zrobiłem filmik, w którym pokazywałem, jak można w Reaperze wyłączyć kompensację latencji. Otóż można to wyłączyć tak jak ja pokazywałem, klikając prawym klawiszem na Record Arm i tutaj zachowaj latencję odsłuchową w nagranym śladzie. Ale oczywiście ktoś słusznie zauważył, że można to zrobić też w inny sposób. Otóż w preferencjach, czyli Ctrl P, oczywiście w zakładce Recording mamy tutaj coś takiego jak Use Audio Driver Reported Latency, czyli użyj raportowanej przez driver latencji i ją skompensuj. Jeżeli to wyłączymy, to najprawdopodobniej będziemy mieli dokładnie to samo, co prawy klawisz tutaj. No dobra, sprawdźmy. To standardowo, defaultowo jest włączone, więc zostawmy tak jak jest i nagrajmy sobie parę śladów. Pierwszy ślad nagramy tak jak należy, normalnie. Jest. Drugi ślad nagramy też z wejścia drugiego, oczywiście, tak mam spięte. Z aktywną tą funkcją, czyli zachowaj opóźnienie monitoringu. Pyk. O, widać, że jest opóźnienie. A trzeci ślad nagramy bez tej funkcji. Ale za to w preferencjach wyłączymy globalnie. O. No i co tu widzimy? To jest nagranie kablem naszego impulsu i odebranego sygnału. To powinno być idealnie, a mamy 43 próbki, więc już tak nie za bardzo widać, że w preferencjach tutaj warto by wpisać tutaj te 43 próbki. No ale powiedzmy, że to jest błąd systemu. Natomiast te dwa dodatkowe ślady bez kompensacji latencji są identyczne, jak widać. I mamy tutaj te 800 próbek, czyli nasze opóźnienie zmierzone, ale jak widać, one są identyczne. No, są identyczne, bo została wyłączona kompensacja latencji tylko w różny sposób. Dlaczego ja proponowałem tą metodę? Ano, dlatego, że jak wyłączymy sobie to w preferencjach, to możemy potem o tym zapomnieć i zrujnować sobie niezłe nagranie. A tu. Musimy pamiętać, żeby to wyłączyć. Więc uważam metodę wyłączania kompensacji latencji w razie potrzeby za lepszą niż wyłączanie kompensacji latencji na zawsze. To tyle, dziękuję.